Bardzo mnie poruszyło ostatnio zdanie, które wypowiedział kardynał Wyszyński. Nie przytoczę go dokładnie, ale sens tego zdania był taki, że kardynał Wyszyński powiedział o prześladowcach, o tych, którzy nieustannie go represjonowali. Powiedział, że w żaden sposób nie są w stanie zmusić nas do tego, byśmy ich nienawidzili. Niesamowita siła, niesamowity hart ducha, niesamowita też wolność wewnętrzna, która nie daje się ugiąć pod żadnym złem. Tak mi się dzisiaj skojarzyło to zdanie z tym, co w Słowie Bożym mówi święty Paweł, że są owoce ducha i mówi, że przeciwko tym cnotom nie ma żadnego prawa. Właśnie jeśli masz w sobie ducha, jeśli masz Ducha Świętego, jeśli jesteś otwarty na Niego, jeśli współpracujesz z Nim, dajesz się Jemu kształtować, pozwalasz, żeby w Twoim życiu jakby zakwitły owoce Jego działania, to przeciwko Jego cnotom nie ma żadnego prawa. Żadne zło nie jest w stanie Cię zgorszyć, żadna nienawiść nie jest w stanie Cię zniszczyć, żadna beznadzieja nie jest w stanie Cię złamać, bo przeciwko duchowi nie ma żadnego prawa. Więc proś dzisiaj właśnie o taką moc Ducha Świętego, o to, aby Jego owoce tak zakwitły w Twoim życiu, byś był wobec zła nieugięty, ale nie swoją siłą, lecz mocą Ducha Świętego.